Cześć, witajcie w Świetliku Muzycznym. Dzisiaj historia wspólnej nocy, którą spędzili razem Janis Joplin i Leonard Cohen. Skąd o tym wiemy? No toż sam Leonard Cohen napisał o tym piosenkę, jedną z jego słynnych Chelsea Hotel numer 2. Po kilku latach jej śpiewania zdradził właśnie, że Janis Joplin jest jej bohaterką. Ale co ciekawe, chociaż utwór powstał po śmierci Janis Joplin, ona zdążyła wypowiedzieć się na temat spotkania z Leonardem Cohenem i co ciekawe, inaczej sobie je zapamiętała. No to dzisiaj ta historia. Była wiosna roku 1968. Leonard Cohen przeniósł się z Kanady, gdzie był początkującym, obiecującym poetą i pisarzem, do Nowego Jorku, gdzie w sumie musiał zaczynać sobie tą karierę od nowa. Co prawda rok wcześniej ukazała się jego płyta debiutancka Songs of Leonard Cohen, no dzisiaj już legendarna, ale wtedy jeszcze tak świetnie sobie nie radziła, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał, dużo jednak lepiej sobie radziła w Europie. No i jest sobie tam i doradzono mu, aby zatrzymał się w Chelsea Hotel. Obiecano mu, że tam właśnie spotka takich jak on i będzie się tam dobrze czuł. Jak opowiadał sam Leonard Cohen, mieli rację. Chelsea Hotel to wielki hotel, w którym zatrzymywało się wielu artystów. To też dlatego, że właściciel tego hotelu miał taką słabość, że pozwalał często nawet bez płacenia pozostawać tam właśnie różnym słynnym, czy może jeszcze niesłynnym, ale jednak artystom, żeby tam pobyli jakiś czas. I tak w tym hotelu wcześniej mieszkali pisarze Mark Twain, Oscar Wilde, Charles Bukowski, tam Arthur Miller mieszkał po rozwodzie z Marilyn Monroe, tam Arthur C. Clarke pisał 2001 Odyseję kosmiczną. Tam też zatrzymał się malarz Jackson Pollock, czy też tam też zamieszkał Miloš Forman po tym, jak przeniósł się z Czechosłowacji do Stanów Zjednoczonych, żeby rozpocząć swoją karierę tam jako reżyser i stworzyć tą karierę międzynarodową już teraz i rozpocząć i mieć na koncie takie dzieło jak chociażby Lot nad kukułczym gniazdem. Tam też oczywiście, i to nas przede wszystkim interesuje, zatrzymywali się muzycy. Był tam Jimi Hendrix, Grateful Dead, Bob Dylan. Powstawały piosenki o tym, o pobytach tam. Joni Mitchell napisała Chelsea Morning, Lou Reed napisał piosenkę śpiewaną przez Nico, Chelsea Girls, zespół Jefferson Airplane wykonywał Third Week in the Chelsea. Tam też 10 lat później zdarzyło się morderstwo. Sid Vicious, basista Sex Pistols, został oskarżony o zamordowanie swojej dziewczyny Nancy. Tam też w roku 1992 odbyła się sesja fotograficzna do książki Sex Madonny. Także no, jest to i było słynne miejsce Chelsea Hotel. No i tam właśnie jedną z tych piosenek napisanych o tym, co wydarzyło się w Chelsea Hotel, była piosenka Leonarda Cohena. A było to tak, że właśnie pewnej nocy wybrał się na spacer, także coś wypić, coś zjeść, no i wrócił około 3:00 nad ranem samotnie do hotelu. Wsiadł do windy, a nie był to jakoś przesadnie luksusowy hotel, a winda to w ogóle była jedna z najwolniejszych na świecie. Także chociaż jechał tylko na 4. piętro, to zdążyło się tam coś wtedy wydarzyć. Otóż gdy wsiadł do tej windy i pewny siebie i nacisnął guzik, jak to robił wiele razy, dopiero wtedy zauważył, że w windzie jest już pewna dziewczyna. Rozpoznał w niej Janis Joplin. Miała, jak sam mówił, dziki ubiór, dzikie włosy. No i winda jechała na tyle wolno, że zebrał w sobie odwagę i zagadał. Szukasz kogoś? Na co Janis Joplin odpowiedziała: tak, szukam Krisa Kristoffersona. Na co Leonard Cohen odpowiedział: Little Lady, no niezbyt wyszukanie. Little Lady, masz szczęście, to ja, Kris Kristofferson. Oczywiście oboje wiedzieli, że mówi nieprawdę i on wiedział, że ona o tym wie, no bo Kris Kristofferson dużo wyższy, dużo przystojniejszy artysta, który rozpoczynał wtedy też swoją karierę jako autor piosenek, jako piosenkarz, no i wkrótce także aktor. No ale tyle wystarczyło, okazuje się, i zanim winda dojechała na 4. piętro, postanowili spędzić tę noc razem. Janis Joplin mieszkała w hotelu w pokoju numer 411, a Leonard Cohen w pokoju 424 i tam też doczekali rana. Cohen opowiadał potem, że dobrali się w procesie pewnym procesie eliminacji. Ona chciała się spotkać z Krisem Kristoffersonem, a on by chciał się spotkać z Brigitte Bardot. No ale mieli siebie, także siebie wybrali. Rozeszli się rano i praktycznie niewiele więcej się widzieli w życiu. Jeden z ostatnich razy to gdzieś tuż przed śmiercią Janis Joplin, minęli się gdzieś na ulicy i Janis Joplin do niego zakrzyknęła: Hey man, przyjechałeś do miasta czytać poezję starszym paniom? No jak mówi Leonard Cohen, tak właśnie ona postrzegała jego karierę. No i niestety chwilę później już nie było jej wśród żywych. Zmarła 4 października 70 roku, a więc przed chwilą obchodziliśmy 50. rocznicę tego smutnego wydarzenia. No ale tuż przed śmiercią nagrała piosenkę Me and Bobby McGee autorstwa Krisa Kristoffersona właśnie, którego wtedy poszukiwała w windzie. Leonard Cohen był zasmucony jej śmiercią, cenił jej twórczość i żałował, że tak mało zdążyła zrobić. No i kilka miesięcy później, w roku 71, zaczął pisać piosenkę. Najpierw w barze w Miami, a potem podczas długiego lotu z Nashville do Irlandii powstawała piosenka Chelsea Hotel. Po prostu tak nazwana, o spotkaniu z dziewczyną tam też w tym hotelu. Później, chociaż już ten utwór śpiewał na koncertach, zmienił trochę słowa, stąd też wersja obowiązująca tej piosenki to Chelsea Hotel numer 2. Po 4 latach Leonard Cohen na koncertach przyznał, że Janis Joplin jest bohaterką tej piosenki i dosyć dużo o tym opowiadał, czego jednak po kilkunastu latach zaczął żałować, że nie był bardziej dyskretny na temat tego intymnego spotkania. I chociaż jak to Leonard Cohen, no można powiedzieć, że to poetycka wizja, no to jednak tam jest taka linijka giving me head on the unmade bed, raczej jednak no chyba nie aż tak bardzo poetycko nawiązuje do pewnej czynności seksualnej, kiedy to pani zadowala pana. Także no, chyba on sam czuł, że trochę za daleko poszedł. No ale okej, mieliśmy i mamy słynny utwór Leonarda Cohena, a co na to Janis Joplin? Jak się okazało, dokopano się po latach artykułu, w którym wspominała o tym spotkaniu. Chociaż nie wprost, bo oczywiście dziennikarz nie zapytał o to wprost, bardziej chodziło, Janis Joplin opowiadała o swoich doświadczeniach z mężczyznami. A mówiła tak: czasem spotykasz się z kimś, bo masz przekonanie, że będzie o czym rozmawiać, że ten ktoś ma ci coś do powiedzenia. No ale jesteście razem i nic się nie dzieje. Więc zaczynasz tłumaczyć sobie tego kogoś, mówiąc, że może ma zły dzień, ale no i sama zaczynasz się starać. Aż przychodzi taki moment o 4 nad ranem, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ten płaski tyłek tylko po prostu tu leży i w żaden sposób ten człowiek ciebie nie zaspokoił. I jak opowiada dalej Janis Joplin, zdarzyło jej się to dwukrotnie i co ciekawe i dziwne, w przypadku 2 znanych ludzi: Jima Morrisona z The Doors oraz właśnie Leonarda Cohena. Jak mówi, spotkała się z nimi nie dlatego, że jakoś podobali oni jej się wizualnie, ale właśnie dlatego, że wiedziała, kim są i myślała, że coś ciekawego z tego wyjdzie. A jak się okazało, była to tylko porażka i jak sama powiedziała, to było jak uderzenie w twarz, rozczarowanie. No jednak wrzuciła ich tutaj trochę do jednego wora, a jak wiemy, spotkanie z Jimem Morrisonem było jednak ostrzejsze zdecydowanie. Otóż pewien znajomy zaaranżował ich spotkanie wspólne, żeby się poznali, byli wtedy w tym momencie oboje na szczycie, znanymi artystami, wokalistami. No i spotkali się na trzeźwo, ale dosyć szybko zaczęli pić. No i jak się okazało, Jim Morrison dosyć szybko pokazał swoją niemiłą twarz. Otóż nie był zacnym, ciekawym artystą, tylko po prostu no, zalanym w trupa, niefajnym człowiekiem. Przystawiał się do Janis Joplin. Ona uznała, że nie jest jej tam fajnie i poprosiła, żeby ją odwieziono. Kiedy już siedziała w aucie, Jim Morrison podszedł, chwycił ją za włosy i zaczął wyciągać z tego auta, na co Janis Joplin, nie myśląc dużo, chwyciła butelkę alkoholu, którą miała pod ręką i zdzieliła nią, tą butelką, Jima Morrisona w łeb. Tak też zakończyło się to ich spotkanie. Myślę, że jednak dużo lepiej, że ten płaski tyłek Leonarda Cohena po prostu tam leżał. A sam Leonard Cohen myślę, że nie docenił spotkania z Janis Joplin. Mówił, że chciałby się spotkać z Brigitte Bardot. Tak sobie żartował pewnie trochę, ale tak naprawdę nie docenił, że ta Janis Joplin to było dużo ciekawsze spotkanie pewnie niż tą Brigitte Bardot, bo może nie piękna modelka, ale jednak aktorka, ale jednak człowiek, który miał zdecydowanie dużo do powiedzenia, a takim była Janis Joplin na pewno. No i szkoda, że może nie spędzili tej nocy inaczej. Chociaż do końca nie wiemy, jak było. Mamy tylko takie niepełne doniesienia. Tyle na dziś. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki Świetlika Muzycznego. Będzie mi miło, jak będziecie komentować, subskrybować. Do zobaczenia. Cześć.